dojdzie do spotkania sąsiadów z tabeli pomiędzy Metalem Kadry Tarnów a Bocheńskim Klubem Sportowym w ramach 13. kolejki spotkań o mistrzostwo 4. ligi grupa Małopolska Wschód. Drużyna gości aktualnie zajmuje 14. miejsce w ligowej tabeli ze zdobyczą punktową 10 punktów, na co złożyły się wygrane spotkania z Wartrą Białka Toczańska 3-1, z Kanikiem Kamionka Wielka 4-1, Popradem Retro 2-0 oraz remis na wyjeździe z Relowiem Relowa 1-1. Podopieczni trenera Janusza Piątka kilka tygodni temu doznali dwóch porażek z rzędu, przegrywając z Orkanem Krzyżyk 6-3 oraz na własnym stadionie z Limanowiem Madowia 0-3. Natomiast Metal Tarnów rozpoczął sezon od porażki w meczu derbowym z Unią Tarnów 4-0. Popularne kadrony pierwsze ligowe punkty zdobyły, remisując w Rytrze z miejscowym Popradem 2-2. Później przyszedł sprawdzian umiejętności w starciach z Orkanem Szczyżyc, Limanowiem Limanowa, Popradem Muszyna, Gnikiem Gorlicem. Niestety nie udało się walczyć choćby jednego punktu w tych meczach. Dla podopiecznych trenera Jakuba Drwala przełom nastąpił 26 września od wygranej 1-0 z Drwinią przed własną publicznością. Późniejsze dwa wyjazdowe spotkania okazały się sukcesem, wygrywając Sokocińskim Brzesko 1-0 i Barciczanką Barcice 3-1.